Program wspiera firma Risum Sport, dystrybutor marki Joma. Risum Sport, Kraków, ulica Ptaszyckiego 4. Dzień dobry, witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu 27. kolejki Ewinner drugiej ligi, w którym Hutnik wygrywa 2-0 z KKS-em Kalisz. Jest z nami trener gospodarzy, pan Krzysztof Lipecki. Panie trenerze, prosimy o komentarz do spotkania. Dzień dobry. Pierwsza sprawa, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo myślę, że w końcu zagraliśmy tak, jak cała drużyna oczekiwała i kibice od nas oczekiwali na suchych stawach. Myślę, że było widać, że dzisiaj przez część meczu kontrolowaliśmy zawody, graliśmy piłką tak, jak tutaj myślę, że wszyscy od nas oczekiwali. Z tego było kilka fajnych sytuacji, udało się otworzyć wynik, potem ta gra na pewno nam była łatwiejsza. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że to będzie taki promyczek nadziei. Oczywiście my w każdym meczu będziemy się przygotowywać do kolejnego. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ale myślę, że drużyna potrzebowała takiego impulsu i z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Myślę, że mogliśmy jeszcze dołożyć oczywiście jakąś bramkę pod koniec meczu, bo już mecz się bardzo otworzył. Goście zaatakowali, nie mieli nic do stracenia, ale jesteśmy bardzo dzisiaj zadowoleni. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są pytania do pana trenera? Widzieliśmy dzisiaj troszkę inne ustawienie na początku meczu. To było spowodowane jakimś tam podglądaniem wcześniejszym Kalisza, czy...? Nie, generalnie mamy różne ustawienia, gramy w różnych ustawieniach. Myślę, że ta drużyna się fajnie rozwija i pokazuje, że nie chcemy być czytelni, że tak powiem, i w jednym ustawieniu grać. Mamy różne opcje i dzisiaj akurat faktycznie zaczęliśmy trochę w innym ustawieniu, ale myślę, że to się sprawdzało, także to był plan na mecz, udało się, przygotowujemy się już do kolejnego meczu. Pytań więcej nie ma, tak więc dziękujemy za udział w konferencji.